Jak projektować elektronikę, aby zwiększyć szansę, żeby spełniła wymagania kompatybilności elektromagnetycznej podczas testów? Czyli na szkoleniu z projektu MC rozmawiamy o schemacie, czyli jakie komponenty, w którym miejscu warto dodać, żeby uwzględnić te aspekty kompatybilności. Później zastanawiałem się, jak ten schemat, który jest uproszczoną wersją, Urządzenia czy, czy naszej płytki, przetłumaczyć na layout, czyli jak rozrysować ścieżki, jak poukładać warstwy, aby były zachowane te zasady związane z EMC. No i wreszcie system, czyli jak połączyć to wszystko w system, aby też minimalizować wpływ zaburzeń i też nie emitować za dużo przez ten nasz system, czy to przez kable, obudowy, czy przez połączenia zasilania. Czyli szkolenie dla projektantów każdego projektanta, który projektuje elektronikę, zarówno początkującego jak i bardzo doświadczonego, bo każdy będzie mógł wyciągnąć coś dla siebie. Dlaczego mówię o do tych doświadczonych? Bo czasem tak jest, że ktoś mówi: "A wiesz Tomek, ja tam pracuję już 20 lat i już ogarnia te wszystkie tematy." i Nie potrzebuję się szkolić, ja mówię, no rozumiem, generalnie są takie osoby, dlatego być może do, chcesz do współpracy, do prowadzenia takich szkoleń. Natomiast wiem też z doświadczenia, że pojawiły się osoby na szkoleniach, bo na przykład byliśmy w firmie, gdzie cały zespół był szkolony niezależnie od doświadczenia i okazywało się, że pewne rzeczy się poukładały dzięki temu szkoleniu. Na inne spojrzeliśmy w inny sposób. Czasem były takie przemyślenia, wiesz co Tomek, ja intuicji nie robiłem w ten sposób, a teraz już rozumiem, dlaczego tak się robi, z czego to wynika, jakie jest podłoże fizyki zjawisk za tym, co za tym wszystkim stoi. Bo czasem czytałem takie zalecenia layoutowe i mówimy, kurde, tak się robi, ale czy zawsze, czy to dotyczy mojego projektu? No właśnie, to szkolenie ma Tobie pokazać, w którym miejscu, które zjawiska mają zastosowanie, żebyś rozumiał, które zasady dotyczą twojego projektu właśnie w tym momencie. Czy warto? No, odpowiedź jest chyba prosta. Zobaczcie na program, czyli przechodzimy od zjawisk fizycznych, czyli proste wytłumaczenie równania Maxwella, poprzez kolejne elementy filtrowania, projektowanie PCB, zarówno warstwy, ścieżki, komponenty, i też przechodzimy w dalsze aspekty, czyli layout. Jak to wszystko Prowadzić aż do kompatybilności systemów, no i do rozwiązywania konkretnych problemów, też o przetwornicach DCDC. -DC. O tym wszystkim rozmawiamy. No a teraz może, dlaczego możesz nie chcieć przyjechać na takie szkolenie? Po pierwsze, no nie mamy czasu. Nie mamy czasu w firmie i to jest normalne, że zawsze jest zadań więcej niż tego czasu, są międzyczas wrzucane pewne projekty, nie wyrabiamy się z tym wszystkim i nigdy nie ma dobrego momentu na szkolenie. wskazanie, o nie mamy teraz budżetu. I tak dalej, więc tych wymówek tak naprawdę zbiera się trochę. Natomiast być może teraz jest najlepszy czas do tego, aby uwzględnić pewne aspekty MC. Dlaczego? Bo brakuje komponentów. Jak brakuje komponentów, pewne rzeczy musimy przeprojektować. Musimy spojrzeć na te nasze designy pod innym kątem. Czy można wymienić pewien komponent? Być może przerabiamy płytkę, być może przerysowujemy layout. Schemat zostaje ten sam, i to może być dobry czas do uwzględnienia tych zasad związanych z MC, tych dobrych zasad, dobrych praktyk inżynierskich, które wynikają z doświadczeń. Być może teraz jest moment na ponowne przeprojektowanie, być może już da się coś poprawić. Bo co, jak przeprojektujecie, wrzucicie nowy komponent, pojedziecie na testy i okaże się, że nie przejdzie testów MC? Wtedy wracamy do firmy, są kolejne poprawki i dodatkowe koszt laboratorium. Więc jak ktoś mówi, że szkolenie jest drogie albo nie ma na to budżetu, to niech się zastanowi, ile potencjalnie możecie stracić pieniędzy w projekcie powodując kolejną iterację czy kolejny raz trzeba wyprodukować urządzenie. Kolejny dzień na testy to są przecież tysiące złotych za dzień badań takich laboratoryjnych, stresy i tak dalej. To zwykle to nie jest jedna osoba, która pracuje nad tym, tylko kilka, być może kilkanaście i jak sumujemy łączną ilość godzin, ile ludzie z naszego zespołu spędzają na rozwiązywaniu pewnych problemów FMC na kolejne poprawki, na wysyłanie tego do laboratorium, na kolejne testy, to może się okazać, że inwestycja w szkolenie bardzo, bardzo szybko się zwraca. Jeśli macie pytania, skontaktujcie się z nami, przyjdźcie na nasz webinar, organizujemy darmowe webinary, zobaczcie tam link w opisie jest, a także zapraszamy oczywiście na najbliższą edycję szkolenia. Projekt MC, czyli jak uwzględnić dobre praktyki inżynierskie w projektach elektroniki, aby spełnić wymagania MC najlepiej już za pierwszym razem. Tomasz Tkowski, Akademia MC. Do zobaczenia.